Wszyscy młodzi mężczyźni Polacy otrzymują wezwanie na obowiązkową komisję wojskową. Co ciekawe, niektóre kobiety również je otrzymują, ale to ze względu na to, że albo same na przykład chcą iść do wojska, albo uczą się na konkretnych profilach, które mogłyby się w razie wojny przydać. To osoby od 18 do 24 roku życia, najczęściej to jest w wieku 19 lat. U mnie komisja była w wieku 19 lat, wyglądała tak, że najpierw byłem w jednym pokoju, tam się podpisałem i tak dalej, potem poszedłem do drugiego, gdzie właśnie był lekarz, mnie całego przebadał, a potem byłem w trzecim pokoju, gdzie był wojskowy już pan z wojska, no i tam je wypytywał i tak dalej i otrzymałem książeczkę wojskową. W Polsce nie ma obowiązkowej służby wojskowej. Ta komisja wojskowa służy tylko i wyłącznie temu, by w sytuacji zagrożenia wiedzieć, czym dysponuje polska armia ewentualnie. Tego samego dnia, którego idziecie na komisję, wracacie do domu i normalnie żyjecie dalej, nie idziecie do żadnego wojska, spokojnie.